Problem jest taki, że ludzkość zachłysnęła się możliwościami technicznymi. Wszyscy mają smartfony, wszyscy chcą mieć komputery, telewizory, radio, wszelkiego rodzaju gadżety technologiczne. Jak gdyby zwiększa możliwości człowieka, pozornie zwiększa możliwości człowieka w każdej dziedzinie, czegokolwiek by się nie podjął, tak by więcej może, jeżeli ma coś, ma jakieś wsparcie techniczne. Cokolwiek by to by nie było, czy jakieś urządzenie techniczne, czy lodówka, masażer, odkurzacz, telewizor, cokolwiek, wszystko jest wspierane przez technikę i jak gdyby jest pewnego rodzaju taka technodominacja. Jakby ważniejsze dla człowieka jest to, że coś może zrobić przy użyciu jakiegoś narzędzia. Narzędzie się staje ważniejsze niż człowiek, niż drugi człowiek, niż współpraca z nim, niż wymiana z nim myśli, niż powiadanie się, niż oddychanie, niż cokolwiek. Gdyby dajmy się zabić albo umieramy dla techniki, bo każdy jest w stanie uzasadnić, że są ludzie, którzy nie mogą żyć bez techniki. Po prostu są tacy ludzie, którzy wymagają rozruszników serca, którzy wymagają jakichś innych urządzeń technicznych, cywilizacyjnych, które wspomagają ich życie jeszcze ciągle. Czy wózków inwalidzkich, czy samochodów, czy czegokolwiek, jakiejkolwiek techniki, która jak gdyby człowiek może powiedzieć, że nie może bez tego żyć. To jest pozór, ponieważ tak naprawdę może bez tego wszystkiego żyć, tylko będzie załamany, że tak mu ciężko. Jak gdyby nie ma sensu wiązać się rzeczami zewnętrznymi, bo tak naprawdę, kiedy człowiek leży, to nie ma nic. Nie ma żadnego narzędzia, żeby dalej leżeć, także tak naprawdę to narzędzie nie jest mu bez względu niepotrzebne do życia. Oczywiście dobrze sobie pomagać, dobrze więcej móc niż się może, dobrze używać jest narzędzi, jeżeli się ma do nich dostęp, natomiast nie ma sensu się psychicznie wiązać z tymi przedmiotami po prostu, z tymi przedmiotami, które umożliwiają zrobienie czegoś, czego bez nich nie można zrobić. Oczywiście dużo przyjemniejsze jest życie z tymi przedmiotami i nie należy ich nie posiadać. Ale jeżeli ich nie ma, to nie należy się załamywać. Jeżeli się opuszcza cokolwiek, czy jakąś pamiątkę, czy jakiś nawet bardzo cenną pamiątkę. Trzeba się przenieść i zostawić ją tam, gdzie została ta pamiątka. No to jak gdyby jest ona tylko pamiątką, która nie jest niezbędna do życia. Ponieważ pamiątki powstają każdego dnia. Każdego dnia rodzi się jakaś nowa pamiątka. Powstaje i w związku z tym już się jest z czym wiązać. Można się nie wiązać z nią. Jak gdyby przed użyciem już się jej pozbyć natychmiast. Oczywiście, że to jak gdyby odbiera nam, czy mnie, czy tobie, czy komukolwiek, odbiera jak gdyby sens tej pamiątki, bo pamiątka jest po to, żeby coś przypominać. Nawet jakaś notatka zapisana na karteczce, to też jest jakaś pamiątka, czyli sposób bardziej sposób niż informacja zapisana, ale sposób jej zapisania. Można przechowywać
takie pamiątki latami, można się w nich zakopać, można stracić życie po to, żeby dalej je przy sobie trzymać. Równie dobrze można się ich pozbyć i nie żałować, bo to najważniejsze chyba dla komfortu życia, żeby się nie przejmować tym, że pamiątki zniknęły, że ich nie ma, że zginęły, że są niedostępne, nieosiągalne. Oczywiście należy się cieszyć tymi pamiątkami, które zostały odnalezione i w związku z tym dlatego wszystkie poszukiwania typu archeologiczne czy jakiekolwiek inne historyczne czy własne poszukiwania jakichś swoich przeżyć, jakichś wspomnień. No, to jest rzecz bardzo przyjemna i potrzebna, bo bardziej umożliwia zrozumienie człowiekowi, kim jesteśmy teraz i dlaczego tak jesteśmy. Dlaczego taki jestem, jaki jestem. Tak naprawdę to już dawno zrozumiałem, że jestem fatalny pod każdym względem. Już bardzo dawno temu i żyłem tylko dlatego, że taki jest obowiązek życia. No jak gdyby dlatego, że życie jest bardzo przyjemne, to trzeba przyznać, że samo życie, cokolwiek by to nie było, czy oglądanie, czy mówienie, czy słuchanie, czy oddychanie, czy wciąganie powietrza, choćby było i zatrute i nie bardzo ładnie pachniało, to też jak gdyby jest przyjemność, że w ogóle to powietrze jest i że można zaczerpnąć tchu. To jest przyjemność, przyjemność. Życie jest samo w sobie przyjemnością. W każdych warunkach i w każdej sytuacji. Mam mało to pocieszające, ponieważ no, często to życie jest bardzo nieprzyjemne przez to, że jest. Ale wtedy jest bardzo nieprzyjemne, to można zrobić, żeby się stało przyjemne, jeżeli się przypomni sobie człowiek, co w tej fatalnej sytuacji jest jeszcze w życiu przyjemnego. W tym momencie, w tej chwili, bez zaspokajania jakichkolwiek dodatkowych potrzeb, czy bez spełnienia jakichkolwiek zechcianek. Można pomyśleć, jak to dobrze, że jeszcze mogę oddychać. Jak to dobrze, że jeszcze mogę się napić wody. Jak to dobrze, że jeszcze mogę coś usłyszeć, czy to są ptaki, czy to o, taką ekskluzywną rzecz, w ogóle wspaniałą, jak swój własny głos i swoje własne wypowiedzi. Bo to, że tak wypowiadam jakąś myśl, to nie dość, że daję sobie sprawę z tego, że słyszę, to jeszcze dodatek umiem się wypowiadać w jakimś języku, a więc coś tam wiem. I jeszcze na dodatek. No i jeszcze są jakieś inne, ja już nie pamiętam w tej chwili właśnie, umknął mi wątek. Ale zawsze są jakieś dodatkowe pozytywy, nad którymi można się zastanawiać, rozmyślać. Jeszcze ile dobrych rzeczy się dzieje właśnie w tym momencie. W tym momencie, kiedy coś mówię do siebie, nawet cicho. Nawet, że tak powiem, może nikt tego nie usłyszę. A może usłyszę, może zobaczę. Ale to wspaniałe, że się już stało. I że zostawia nadzieję na to, że będzie jakaś kontynuacja. To, że coś się dzieje, zawsze daje nadzieję, że stanie się coś następnego. Można już od razu snuć plany odnośnie tego, co się staje, co się dzieje. Można układać scenariusze. Scenariusze to nie jest zła rzecz. Scenariusze to jest bardzo dobra rzecz pod warunkiem, że są kontrolowane, uzgadniane, że są pewnego rodzaju modyfikacją, podlegają pewnego rodzaju modyfikacjom zewnętrznym, bo też ktoś jeszcze też musi słyszeć te scenariusze. I w tym momencie, jak bardzo cicho mówię, to kto słyszy, to bardzo cicho do siebie mówię. No właśnie, jest taki ktoś, to słyszy to, co do siebie cicho mówię. Czy to jest podsłuch? To nie jest podsłuch tak naprawdę, bo jak gdyby nie mam się co kryć ze swoimi myślami i żaden
Podsłuch nie jest rzeczą złą. Tak naprawdę wszystko powinno być zawsze jawne. Nic nie być ukryte, ale najwyżej mieć uzasadnienia. I w związku z tym, że zawsze bardzo wielu ludzi, nie mając czasu, nie mając ochoty, nie chcąc się wgłębiać w uzasadnienia, to jak gdyby może się wykrzyczeć, że to jest skandal, że te uzasadniane czynności są wykonywane w taki czy w inny sposób. Także tak naprawdę wypowiadanie się na temat czynności czy decyzji podejmowanych przez kogokolwiek innego, no, sieją tylko ferment. Jak gdyby powodują, że wybucha na ten temat pewnego rodzaju burza sprzecznych opinii. W związku z tym nie ma żadnego sensu komentować wydarzeń, czy interesować się nimi, czy omawiać ich. Najlepiej jest omawiać te rzeczy, które jak gdyby są bieżąco prowadzą do jakiegoś bieżącej zmiany stanu, czy dowiadywania się o jakichś swoich własnych otaczających wydarzeniach. Kiedy jestem z czymś zajęty i w tym momencie wchodzi ktoś i jak gdyby wkracza w mój świat swoim światem, czyli tym, co jego absorbuje, pochłania i czym akurat żyje, to w tym momencie, no ja w pierwszej chwili jestem zaskoczony, obudzony, wyrwany ze swojego świata brutalnie. Muszę jakąś czynność porzucić, odsunąć natychmiast, zapomnieć o niej, nawet narażając się na konsekwencje tego, że niczego tam nie skończę, że kiedyś będę musiał to robić jeszcze raz, bo niektórych rzeczy nie daje się skończyć. Nie daje się zostawić do skończenia później. Mogą być tylko albo od początku do końca zrealizowane, albo jeżeli zostaną przerwane, to trzeba będzie zaczynać jeszcze raz od początku i ta cała część od ich początku do chwili bieżącej, no, będzie zmarnowana, więc jak gdyby trzeba się pogodzić z tą stratą tej czynności, tą częścią wykonywanej czynności, którą zdążyliśmy wykonać, czy którą zdążyłem wykonać, do momentu tej ingerencji zewnętrznej, czyli tego wchodzącego ze swoim światem człowieka, który, no, tak bardzo mocno jest zaangażowany w swój świat i w swoje myśli, że, no, nie wchodzi, nie pyta, co słychać, czy jak tam, czy mogę z tobą zamienić parę słów, tylko wchodzi, mówi, co jest dla niego ważne. Co w tym momencie jest ważne i czym akurat żyje. Także zawsze ten, kto zostaje i czeka na kogoś, to zostaje na takiej straconej pozycji, że ta czynność, którą wykonuje akurat, no, będzie musiałaby być w pewnym momencie przerwana tą sytuacją, kiedy ktoś wchodzi. No bo przecież jeżeli czeka, to ktoś wchodzi. Jest to radosne, że wszedł i że wniósł ten swój świat, że właśnie przerwał tą czynność, którą akurat wykonywaliśmy, czy wykonywałem, akurat nagrywałem. Ciekawy bardzo jestem, jak się nagra takie bardzo ciche mówienie przez mikrofon zewnętrzny. Jest on w takiej sporej odległości, ale ciekaw jestem, jaka będzie jego jakość. Czy rzeczywiście można tak cicho się wypowiadać w momencie, kiedy ktoś chce słyszeć i nawet dysponuje bardzo dobrym mikrofonem, czy można coś cicho powiedzieć i zostać usłyszanym przez kogoś innego.